Do jednej z najdziwniejszych historii w piłce reprezentacyjnej doszło 9 października 1996 roku. W czwartej europejskiej grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Świata we Francji walczyły m.in. Estonia oraz Szkocja. Wspomnianego dnia w stolicy Estonii, Tallinie, doszło do bezpośredniego spotkania między obydwiema ekipami. To znaczy, nie do końca doszło. Dzień wcześniej, 8 października, reprezentacja Szkocji odbyła wieczorny trening na stadionie Cadriorg, na którym nazajutrz miał odbyć się mecz. Trener gości, Craig Brown, miał jednak spore zastrzeżenia co do jakości tymczasowego oświetlenia zainstalowanego specjalnie na tę okazję. Swoje uwagi przekazał przedstawicielom UEFA, którzy postanowili przełożyć godzinę rozpoczęcia spotkania z 18:45 na 13:00. Estoński związek nie miał jednak zamiaru godzić się na tę decyzję, która nie dość, że komplikowała sprawę logistycznie, to dodatkowo ograniczała znacząco ewentualne wpływy z reklam podczas transmisji telewizyjnej w godzinach pracy. Gdy więc następnego dnia o godzinie 13:00 na środku stadionu Kadriorg serbski sędzia Miroslav Radoman dawał sygnał do startu spotkania, na murawie znajdowali się tylko Szkoci. Ich zaledwie kilkusekundowej grze, a w zasadzie dwóm kontaktom z piłką, towarzyszyły śpiewy tysiąca przyjezdnych kibiców w szkockich kiltach, wykrzykujących, że w Tallinie jest tylko jedna drużyna, a hasło to stało się synonimem tamtego spotkania. Gdy wieczorem na stadion dotarli gospodarze, Szkoci byli już w drodze powrotnej do domu. Po meczu zarówno sędzia, delegat UEFA, jak i cała reprezentacja Szkocji byli przekonani, że w takich okolicznościach zostanie im przyznane zwycięstwo walkoverem. Tak przynajmniej postąpiono choćby w playoffach do Mundialu w 1974, gdy Związek Radziecki odmówił gry na wybranym przez Chile stadionie, a mecz podobnie zakończył się po kilku sekundach z powodu braku rywala. Jednak na specjalnym posiedzeniu UEFA pod przewodnictwem prezydenta Lennarta Johanssona nakazano powtórzyć mecz. Oburzeni tym faktem Szkoci doszukiwali się spisku, jakoby Johansson chciał w ten sposób ułatwić awans swojej Szwecji. Nie dość, że odebrał im pewne 3 punkty, to dodatkowo w następstwie anulowania pierwotnego meczu pauza za kartki kapitana Szkocji Garego McAllistera miała przypaść właśnie na mecz ze Szwecją. Powtórzone spotkanie, zakończone wynikiem 0-0, rozegrano pół roku później, 11 lutego, na neutralnym stadionie w Monako. Szkoci koniec końców zakończyli zmagania w grupie na drugim miejscu i z dorobkiem 23 punktów, wyprzedzając Szwedów, awansowali na Mundial we Francji jako najlepsza drużyna spośród drugich miejsc.